prywatnie dostępna, ale jak się szybko okazało, nie tylko. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie tego oto potwora, który nie wiem, czy bardziej przypomina multiple ziemniaka, czy może ogórka, tak jak proponował ktoś w komentarzach. No ale na pewno jest to chyba najbardziej memowe auto, które zostało ostatnio dodane. Może rywalizować ze Skarabem, czy tam innymi Aftershockami. Uprzedzając pytanie, nie odblokowałem jeszcze tej paszczy, tych zębów, tylko mam je z Bakesmada. Tak samo jak taki oto nowy wybuch, który też będziemy dzisiaj testowali. Dałem sobie go w kolorze też, który chyba nie jest normalnie dostępny, czyli białe złoto. No, mówię to tylko tak na wszelki wypadek, jakbyście myśleli, że na przykład odblokowałem sobie już taki wysoki poziom. No ale dobra, pora zobaczyć, jak się będzie to auto sprawowało podczas freestylu. Nie jest i pierwszy przeciwnik, ja nie wierzę, to naprawdę tak dobrze wygląda. W sensie tak dobrze, no nie wiem, mnie bawi wygląd tego samochodu, jest dla mnie idealny. Też nie wiem, ale ja to mówiłem ostatnio na odcinku, ale jest to hitbox Merca. A chyba aktualnie tylko 3 samochody w grze mają hitbox Merca. Spróbujmy jakiegoś pincha, dobra, to było tragiczne. Właściwie to Merc jest najnowszym hitboxem dodanym, chyba że już kiedyś był w grze, ale chyba w 2020 roku edytowali właśnie hitbox tego samochodu. No i bodajże teraz łącznie z tym tutaj dziełem sztuki 3 samochody mają ten hitbox. I w sobie zdałem sprawę, że muszę przetestować Merca, bo też nie ma z niego odcinka i nim w ogóle nie grałem, odkąd był edytowany. Dobra, tutaj no niestety nie ma turbo precyzji. A i w razie czego po pierwszym meczu sobie oczywiście zobaczymy, jak wygląda... Ja, jeszcze tutaj straszne powtórzenie, ale jak wygląda hitbox na tym samochodzie nałożony? Czy jest dobrze odwzorowany? Dobra. Może jakiś tutaj masty fliczek, ale to było zlagowane potężnie. Natomiast nie ma na pewno dużej dziury pomiędzy maską samochodu, w sensie maską, z chyba sufitem, a piłką, także tutaj jest no to naprawdę bardzo fajne. No jest to w miarę soczysty masty, ale nie wiem, ile tam bump na przykład zadziałał. Wbrew pozorom, to auto wygląda w menu jako taki totalny mem, ale w trakcie gry się nie odczuwa go jakoś tak tragicznie. W ogóle gramy z kibicem Mastiego, co ma totalnie cały samochód przygotowany przez... po prostu odgapiony od Mastiego. Nie wiem, czy kiedyś wygrał, bo wiem, że kiedyś był rozdawany, może nawet kiedyś był w sklepiku, ale zobaczcie, totalny fanboy. Niestety zestawu Edka jeszcze nie było, chociaż nie wiem, co to by miało być, jak ja nic nie używam praktycznie. Dobra, polećmy na sufit. Może jakiś tutaj Masty fliczek, kolejny resecik. On się nie spodziewa i się wywali? A i nie tym razem. A i w ogóle, jak ktoś jeszcze nie zakupił karnetu, a ma to w planach, to oczywiście przypominam o kodzie EDEK, polecam go wpisać przed zakupem, to zawsze mnie wesprzecie trochę. Teraz w międzyczasie jakiś double reset może? Jest jeden złapany, drugi złapany, trzeci złapany i niestety strzał zrypany. Dobra, Kuxirpinch, to się musi udać. Dobra, to się nie mogło udać. Tak sobie teraz myślę, że ten samochód będzie idealny dla troli, co tylko jeżdżą demować na przykład, bo zobaczcie na to, co ma z przodu. Potężne zęby. I to może być zabawne, właśnie demować kogoś z takim autem. Tak wyglądającym, jeszcze tym wybuchem na koniec. A, i tutaj tak mnie trochę zlagowało, bo oczywiście mam ten wybuch z Bakesmoda, ale w grze przeciwnicy widzą to jako normalny... No po prostu nie posiadam tego wybuchu, więc przeciwnicy widzą moją normalną goal eksplozję. Więc niby teoretycznie ten wybuch powinien wsysać do bramki. Ale że to nie jest prawdziwy wybuch, to widzicie, tutaj jest to takie zlagowane. U mnie próbuje to wessać, ale nie wsysa. No bo w samej grze nie mam tego wybuchu i to tak nie może działać. Tylko w meczach offline może to funkcjonować w pełni. Oj, ale ładnie minięty ziomek. I nawet nie strzeliliśmy bramki, bo wyszedł. Dobra, co do hitboxa, to nie, no nie wierzę, że jest tak dobrze odwzorowany. On chyba został stworzony na takiej zasadzie, że zobaczyli hitbox Merca, że jest mało samochodów co do niego i że to muszą jakoś wypełnić idealnie. Ale nie, no bez żartów to jest dobrze odzwierciedlony. Możliwe, że nawet jeden z najlepiej odzwierciedlonych samochodów względem hitboxa. Także w wielkim skrócie bestia. I w ogóle posłuchajcie, jak on brzmi. No też bajecznie, muszę powiedzieć, zapomniałem tego wcześniej pokazać, ale naprawdę ten dźwięk jest niesamowity. Nie, najgorsza mapa na świecie, w sensie nie jest aż tak tragiczna, jak niektórym się może wydawać. Przynajmniej tak jak wszyscy ją komentują na sam początek, ale jest naprawdę słaba. Ja myślałem na początku w ogóle, że ona jest tylko w meczach tak jakby prywatnie dostępna, ale jak się szybko okazało, nie tylko. Proszę? Niestety tego nie dotknąłem jeszcze raz, ale ładne to by było. Taki double reset, mogłoby to być fajnie zakończone. Jakbym to jeszcze sflipował w piłkę. No ale dobra, i tak nie jest to zły początek. Ale nie wiem, wypowiedzcie się, co sądzicie o tej mapie, czy wam się podoba taki filtr.
No nie jest aż tak bardzo tragiczny, natomiast na pewno nic on nie wnosi do tej gry. Nie jest jakimś turbo super filtrem. O kurde, jakbym trochę dalej stał, to ten pinch byłby idealny, ale niestety nie stałem trochę dalej, więc takie gdybanie nie ma sensu. Dobra, polećmy sobie na kolejne spotkanie. Dobra, ten ziemek nawet jak wejdzie trochę wcześniej, to i tak już pójdziemy na mecz rankingowy zaraz. I w ogóle zauważyłem, że w sumie lubicie tę serię, gdzie sprawdzą samochody, więc pewnie będzie się pojawiało niedługo sporo takich odcinków. Poza tymi nowymi samochodami możecie też zaproponować, co chcielibyście, żebym przetestował właśnie na filmie. Na pewno przetestuję te jeszcze nowe samochody, co zostały dodane. Potem, nie wiem, może to takie najbardziej popularne, ale to dajcie znać jeszcze od siebie, co waszym zdaniem powinienem przetestować. No nie, no dobra, kolejny ziemek, co wyszedł od razu. Idziemy na mecz rankingowy już. Właściwie to mój pierwszy mecz rankingowy w tym sezonie, także zobaczymy, jak zaczniemy sezon, czy dobrze, czy negatywnie. No i dobra, jest przeciwnik w meczu rankingowym. Niestety nie gra tym samym autem, co my. Ale to może na korzyść dla nas zadziała, bo nie ma tak OP samochodu. Ale nie, no tak żarty żartami, ale spoko się tym samochodem do tej pory jeździ. Dobra, lecimy na... Bumpik? Nie, nie zdążę niestety, ale zdążę się cofnąć. Albo nie zdążę, nie wiem jak on to uderzy. Na szczęście nie jest to piłka w świetle. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Dobra, kick-off fajnie wygrany i fliczek potężny na 1-1. Dobra, kopnięcie niecelne. Nie dajmy się zniszczyć znowu. Tutaj to może być dobre za sekundę. Bumpnijmy go? Proszę. Dobra, fajnie by było zebrać tą setę. Dobra, udało się. Teraz jakieś demo? Niestety nie. Tą setę już musimy, no nie, no demo dostałem, najgorzej, ale on chyba tego nie powinien strzelić od razu. Nie, no nie, nie wierzę, że spikował. Dobra, flick, mocny, zbieramy boosta, strzelamy i idealnie, no nie dało się lepiej tego strzelić. Dobra, jesteśmy tu pierwsi, to powinna być zaraz bramka, chociaż w sumie się wolno zabrałem. On nas czuje, że zraszuje. Dobra, flick. Ej, dobrze się flikuje tym autem. Dobra, na 3-2 strzelamy. Nie no, spoko się gra tym samochodem. A co jeszcze do tego wybuchu, to trochę mi przypomina ciasteczkowego potwora. Tak, jeszcze w tym kolorze nie za bardzo, ale nie wiem. Jak jest czerwony, to przypomina Elmo. Niebieski to ciasteczkowy potwór. Dobra, spróbuję to obronić. Niestety ziemek kopnął idealnie, nie powinienem mu dać oddać strzał. Dobra, proszę, doleci, idealnie 4-3 dla nas. Dobra, spróbujmy coś bardziej fajnego, mechanicznego, niestety nie przebiłem go. To powinno być bezpieczne do zabrania, chociaż ta piłka się niewygodnie odbija. Dobra, uniknięty, demo uniknięte. Okej, proszę boost. Dobra, dostaliśmy go. Jakieś tutaj kopnięcie mocne. Okej, cofamy się z powrotem do defensywy. Proszę, żeby się zrespiła seta na czas. Dobra, jest, idealnie. Okej, podskoczmy. Ładne wybicie, teraz nie będzie raczej sety. A nie, jest, idealnie. No nie, no i mu podałem piłkę. Jeszcze demo nie trafiłem. A on trafił, czy nie? Nie, no znowu idealnie wykończył. Nie wierzę, co za precyzja. Może da się jeszcze raz nabrać na wznowienie i nam poda. Dobra, udało się. Okej. Bumpik. I kop. Nie no, bronił. Nie, nie zdążę. Nie no, co ja robię? Ej, kurde, nie udało się go zniszczyć. Bombka. Spanikuję? Nie, to ja się wywaliłem najgorzej na świecie. I 6-4 na typa, ale zaraz to nadrobimy. Dobra, to powinno być 6-5. Idealnie, no także szybko nadrabiana bramka, ale nie, no tego meczu nie pozwolę sobie przegrać. Mamy darmową piłkę. Teraz, żeby nas nie zraszował. Dobra, fliczek po długim słupku 6-6. Idealnie, mówiłem, że nadrobimy. Okej, wznowienie wygrane. Wiecie co, kij tam z bezpiecznymi zagrywkami. Polećmy na ceiling shota. Niech stracę. Dobra, to będzie bardzo bolało. Ale nie nas, mam nadzieję. Dobra, kopnięte. Okej. Zagrajmy sobie do defensywy, żeby nie przegrać. Dogrywka będzie. Zagrajmy sobie do prawej. I teraz mocno wysoko. Zobaczmy, co zrobi. Takie w sumie podanie piłki. Ja sobie tutaj podlecę. I jolo. Dobra, może jolo lekkie. Albo nie.
Nie, proszę, nie, w takim stylu. To było najgorsze zakończenie, jakie mogło się wydarzyć. Niesamowicie to zważywiłem, gościu. Tak głupio, a nieważne, masakra. No dobra, ale pomimo tego, co przed chwilą zobaczyliście, to ten samochód wbrew pozorom jest naprawdę przyjemny do gry. Nie wiem, wygląda to chyba śmiesznie, na pewno z tą anteną. Nie wiem, czemu to jest w ogóle antena, ale na pewno z tym czymś na przodzie auta wygląda śmiesznie. No i pomimo tego jest całkiem spoko odzwierciedlony hitbox i się nim przyjemnie gra, więc to jest naprawdę... Nie wiem, co o tym finalnie sądzić. Wygląda turbo niepozornie, ale no wbrew pozorom jest takie złe. Dajcie znać, co wy sądzicie o wyglądzie tego samochodu, czy tam ogólnie, jeżeli już nim graliście, to co sądzicie o tym samochodzie. Ja już nie będę przedłużał, dziękuję za oglądanie, zapraszam też do subskrybowania kanału, no i lajkowania. Elo, elo.